te rzeczy, które mówię, one wynikają w ogromnej mierze z doświadczenia życiowego i swojego małżeństwa. No mamy 42 lata małżeństwa, to powiedzmy nie jest żaden rekord świata. Natomiast od wielu, wielu lat spotykamy się z ludźmi, którzy mają problemy w małżeństwie. I to jest naprawdę źródło dosyć potężna dawka jakiegoś oglądu, dlaczego źle się dzieje, co robić, żeby się działo lepiej, skąd się biorą trudności. I byłoby bardzo z mojej strony niegrzeczne, okropne, gdybym wam zabrał wieczór niedzielny, jeszcze waszym dzieciom może też, to już jest większym jeszcze wykroczeniem, i żebyście się z tego nie odnieśli konkretnych korzyści. Ja bardzo chciałbym mówić konkretne, przydatne rzeczy, tylko jest pewien problem, bo są i panie, te piękniejsze, i ci brzydsi. A żeby do pań dotrzeć, to tak trzeba troszkę za serce chwycić, tak? Żeby do panów dotrzeć, to trzeba do rozumu doładować. Więc będzie taka sercowo-rozumowa mieszanka, tak? I będą konkrety, i będą rzeczy, które mam nadzieję też panie jakoś poruszą. Temat mamy, kto wie, czy nie jeden z najważniejszych, czy najdramatyczniejszych dzisiaj w naszych rodzinach, mianowicie chodzi o wychowanie dzieci. Temat dokładnie więź małżeńska, wychowanie dzieci. Ja taki, że tak powiem, podyktowałem, bo to przełożenie więzi na wychowanie jest absolutnie pierwszorzędną sprawą, tak? Że to nie techniki wychowawcze decydują o tym, co się z nami naszymi dziećmi dzieje, tylko to, co z nami się dzieje w naszym małżeństwie. Tego się nie da oszukać, tego się nie da jakimiś chwytami wychowawczymi pokonać. Nie chcę mówić o zagrożeniach naszych dzieci. One są wszechobecne. One są już nie tylko w wielkich mediach. Zagrożeniem gigantycznym są dzisiaj rówieśnicy wyposażeni w media, bo to jest nasi rówieśnicy. Naszym dzieciom mogą wszystko zrobić z nami. Może jeden przykład, żeby było czytelne, o czym mówię. Niedawno rozmawiam z mamą 7-letniego dziecka, z chłopczyka. I ta mama mówi, że ona jest nadopiekuńczą mamą. Bo jak chłopiec wychodzi na rowerek, to ona wychodzi na dwór, siada na ławce i śledzi go wzrokiem, co on robi, prawda? Ona zdaje sobie sprawę, no ale no tak jakoś ma. Więc pilnuje go w zasadzie w dzień i w nocy. I któregoś wieczoru chłopczyk nie mógł zasnąć. I płakał, krzyczał, mama poszła do niego, do sypialni, do jego pokoiku. I co się okazuje? 7-latkowi kolega, w czasie jak ona go obserwowała gdzieś na chwilę zjechał, znikł z oczu, wjechali w krzaki i na komórce pokazał ciężką pornografię. Kolega 7-latkowi, prawda? Przecież tam nie ma żadnych rzeczy, które się dzieją po linii seksualności, tylko jakiś obraz przerażająco, wszechogarniający, przyciągający pewnie jak, na jakiś sposób, prawda? Poraził. Nie mógł zasnąć. Za daleko od mikrofonu jestem. Coś mi się tak wydaje. Teraz zrobię tak. I będę wtedy bliżej. Jak się będę ruszał, to mikrofon się będzie ruszał ze mną i chyba będzie lepiej, tak? I tak więc rówieśnicy są też zagrożeniem. Media są zagrożeniem. Ale też różne ideologie. Można by tu opisywać i sekty, i różne tam grupy przestępcze. Ale nie chcę się tym zajmować. To jest sam sobie jest to temat. Nawet klasyfikacja tych zagrożeń. Dzisiaj już te podmioty, które powinny nam pomagać w wychowaniu, czasem stają się zagrożeniem. Na Zachodzie już jest powszechne, że się prowadzi demoralizację seksualną poprzez szkoły. Do tego stopnia jest to ordynarne i obowiązkowe, że już ludzie siedzieli w więzieniach za to, że nie puścili swoich dzieci na lekcje uświadamiające z tej dziedziny, prawda? To są w środek Europy, akurat w Niemczech to się działo. Najpierw kazali grzywny płacić, a kilka par radykalnych baptystów powiedziało, że oni nie będą płacić za to, że chronią dzieci przed demoralizacją. Powołali się na konstytucję, na międzynarodowe prawa no i wylądowali w aresztach. No. Więc tutaj nie ma żartów. Ten przeciwnik jest tak mocny i tak bezwzględny, że będzie chciał nasze dzieci zdemoralizować. Dlatego musimy być niezwykle czujni i przebiegli trochę, żeby dzieci ochronić. To już nie jest tak, że jak my jesteśmy porządnymi rodzicami, dziecko ma paru porządnych kolegów, to na pewno nic mu nie grozi. Grozi. Dzisiaj grozi zewsząd, nawet ze szkoły. Dlatego warto też pilnować. Nie zawsze mamy możliwości wybierać szkołę, ale mamy możliwość mieć wpływ na szkołę również. I róbmy to, wchodźmy do trójek klasowych, wchodźmy do rad szkoły. Naprawdę można dużo zrobić.
ja mam taką prywatną podpowiedź, jak ktoś puszcza dzieci do szkoły, a ma jakikolwiek wybór, bo to nie zawsze tak jest, to zawsze namawiam, żeby poznał osobiście dyrektora tej szkoły. Od niego bardzo dużo zależy. Jeżeli to jest przyzwoity człowiek, to nie ma znaczenia, to szkoła publiczna, katolicka, prywatna, taka czy owaka, to tam będzie porządek. Jeżeli to jest, przepraszam, łajtek, bo i tacy się zdarzają, to będzie i zatrudnią takie osoby, i takie programy, i takich różnych tam prelegentów puszczał. Także osoba dyrektora jest kluczowa. I możemy raz wybierać szkoły pod tym kątem, a dwa możemy też wpływać. My możemy nie puścić dzieci na lekcje, które dla nas wydają się podejrzane, prawda? I nie puszczajmy. Jeżeli osoba prowadząca nie daje gwarancji, że naszych dzieci nie zdemoralizuje, to po prostu nie puszczajmy. Tak? Nie chcę żadnych buntowniczych akcji podejmować, ale jest potrzebna czujność rodziców. To chciałem powiedzieć. Jakie mamy narzędzia? Najważniejsze to jest osobisty przykład. I nie da się tego wyeliminować, nie da się tego zastąpić. Niczego dobrego nie przekażemy dzieciom, czego sami nie reprezentujemy. Żadne mówienie nie okaże. Jeżeli tatuś mówi synkowi, pamiętaj synku, ważniejsze jest być, a potem dopiero mieć. A potem tata znika w robocie i pracuje od świtu do nocy, już nie na chleb czy lekarstwa dla rodziny. Pracuje na swoje gadżety i dzieci to doskonale potrafią ocenić. Że tata pracuje, bo potrzebuje kolejne zabawki. So, oczywiście dla rodziny wszystko, to retoryka zawsze jest usprawiedliwiająca. Dzieci są czasem mądrzejsze od nas. Nie potrzebują tego wszystkiego, potrzebują nas, naszego czasu. I teraz do wartości... Oho, jak coś ma dobrego się stać, to zwykle jakieś są trudności techniczne, także jest dobrze. Do wartości trzeba pociągać, nie popychać. To był taki generał francuski w czasie I wojny światowej, powiedział: wojsko jest jak makaron, trzeba go ciągnąć, nie da się pchać. I dokładnie tak samo jest z wychowaniem. Nie da się z wygodnego fotela wypychać dzieci do świata wartości. Niektórzy rodzice próbują wypchnąć dzieci do kościoła, a sami zostają przed telewizorem. Oczywiście, że dzieci nie są głupie, za rogiem skręcą, pójdą do kolegów na telewizji. My musimy dzieci pociągać, a więc to jest też dla nas taka, rodziców, ważna refleksja. Jeżeli chcemy nasze dzieci uchronić przed zagrożeniami świata, to my musimy im dać wartości, ale musimy o tych wartościach świadczyć, nie opowiadać. I teraz mamy mnóstwo literatury na temat wychowania. I dużo jest tych książek, one są pożyteczne, ale większość koncentruje się na tym, co zrobić, żeby dzieci nas słuchały, żeby robiły to, co my chcemy i najlepiej, żeby same jeszcze myślały, że one tego same chcą. O to jest taki ideał, prawda? Nie o to chodzi w wychowaniu. Żeby wymanipulować dzieckiem, żeby było grzeczne i spełniało nasze oczekiwania. My mamy stworzyć dziecku podstawy rozwoju i pociągnąć do wartości. I są cztery potrzeby dziecka. I nie ma w tym ani komputera, ani rowerka, ani nie wiem... tableta, czy tam nie wiadomo czego jeszcze, czy smartfona, tak? I kochani, sukces wychowawczy to nie jest to, że ja ciężko pracując kupiłem mojemu dziecku najlepszego smartfona w klasie. Sukces wychowawczy jest wtedy, że moje dziecko jako jedyne w klasie nie ma smartfona i nie czuje się gorsze, przynajmniej jest dumne, że ono nie potrzebuje, ono do domu trafi. Wie jak wrócić do domu, ono nie musi mieć podpórki na każdym kroku. To jest dopiero sukces wychowawczy. Żeby dziecko umiało nie mieć. Nie zaspokoić zachcianki. Dziecko chce markowe spodnie. Proszę bardzo, nastolatek. Jakie powszechne. Kochany, oczywiście, że kupię ci spodnie. Za 60 zł. Dobre, solidne, porządne. Chcesz za 350? Proszę bardzo, idź do McDonalda. Za jakieś 30 godzin pracy już sobie kupisz, dopłacisz sobie, kupisz sobie markowe. Bardzo szybko poszedł porozum do głowy, że może nie warto. Że może nie warto tracić tego czasu i ciężko pracować na tą nalepkę na spodniach. I także uczenie zdrowego dystansu. Tak? Był taki dosyć mądry facet, nazywał się Sokrates. Zapisano, co on robił. Chodził po rynku pełnym towaru, wszystko, co świat wyprodukował, było na sprzedaż. On chodził między tymi towarami i sobie powtarzał pod nosem, jak jestem szczęśliwy, że nie muszę tego wszystkiego mieć. Jeżeli my nabierzemy dystansu do rzeczy zdrowego, możemy mieć dobre rzeczy, oczywiście, że tak. Ale nie podporządkować życia kupowaniu rzeczy. To nie opanujemy tego pędu wśród młodych ludzi do posiadania właśnie tych jakichś tam markowych rzeczy, nie wiadomo jakich gadżetów. Ale co jest prawdziwą potrzebą dziecka?
ze sprawdziłą potrzebą dziecka. Powiedziałem, nie te wszystkie środki materialne. Dziecko ma cztery potrzeby. Wymienię je wszystkie. Cztery, myślę, że pamiętam. Pierwsza to jest miłość. Druga nie zgadniecie. Miłość. Trzecia? Miłość. I czwarta? Miłość. Cztery zupełnie różne miłości, niezbędne do normalnego rozwoju. Tak chronologicznie w życiu, może prawie chronologicznie, to jest miłość mamy. Miłość mamy otacza dziecko. Matka swoim ciałem otacza dziecko. Nominalnie wnętrze ciała mamy jest najbezpieczniejszym miejscem na świecie, gdzie mama cała otacza dziecko. Wiemy, co się dzisiaj dzieje, prawda? Jakie dramatyczne zagubienie ludzkości, która próbuje prawem człowieka nazywać prawo do tego, że matka pozbywa się żyjącego swojego dziecka. To jest jakieś obłąkanie. Jeszcze gotowe młode kobiety z dziećmi na rękach wychodzić na ulicę, protestować, że im się to należy. Jakbyśmy się przyjrzeli tym marszom protestującym, to w zasadzie o co one walczą? Żeby mężczyźni mogli całkowicie bezkarnie zabawiać się kobietami, a one na siebie wezmą skutki. W zasadzie o to te kobiety tego żądają, tak? Jakiś horror, obłąkanie. A więc miłość mamy, niezastąpiona, żaden mężczyzna miłości mamy nie da. Druga miłość, miłość taty. Drugie panie, możecie być geniuszami wychowawczami. Większość jesteście. Żadna z was nie da miłości ojca. Za chwilę postaram się to doilustrować. Żadna kobieta nie da miłości taty. To jest niemożliwe. Będzie dziura. I oczywiście chłopak, który się wychował bez ojca, jako dorosły człowiek może całe życie nosić sobie ranę, że tata mnie nie zamianował na mężczyznę, tata nigdy mnie nie pochwalił, nigdy nie docenił, ale może i powinien według konkretnego schematu sam siebie uczynić prawdziwym mężczyzną, sam siebie zamianować na mężczyznę. Musi po prostu pewne niedoróbki z wychowania, nie z jego winy, wziąć w swoje ręce i stać się prawdziwym mężczyzną. To mam przykład, nie będę opowiadał, bo to jest pewnie za długa historia, ale chłopak, który wyrósł z domu dziecka, mama go po urodzeniu oddała, tata, nawet mama nie wiedziała, kto jest tatą. Taka patologia. Zero wartości. Socjalistyczny dom dziecka, gdzieś tam w szkole średniej trafił na kapłana, poszedł na katechezę. Tak dla wygłupu. Pozgrywać i pośmiać się z tych bzdur. I ksiądz zaczął zadawać pytania, on zaczął myśleć, odpowiadać na pytania. W 4 lata liceum się ochrzcił, komunia, bierzmowanie. Pismo Święte zdał tak, że jak się z nim spotkałem, to mi staremu katolikowi było wstyd. Na wyrywki, wszystko. Księga liczb, księga kapłańska, to trudno przebrnąć, tak? A on tam znajdował na zajęciach, ty tam z nim też prowadziłem, to poszedł na studium rodziny, bo chciał złożyć rodzinę i wiedział, co to jest. Poszedł. I miałem takie rozmowy, ja nie jestem w stanie tego odtworzyć, ale to było mniej więcej tak, że siedzimy naprzeciwko siebie przy szerokości ławki szkolnej, ile? 50 cm, nos od nosa, odległość, tak? Patrzy mi w oczy, mówi, i wiem, że zapisze każde słowo. On wszystko pisał. On się uczył, co to znaczy być facetem, ojcem, mężem. Mówi, i tak, dobra, wracam, jestem ojcem rodziny, wracam po pracy do domu, przekraczam próg domu. Co dalej? On tego nigdy nie widział. On nie wie, co ma zrobić ojciec, przekazał i pisał. Pisał sobie wszystko. Oczywiście rozmowy były na początku ogromnie trudne. Z czasem już się nauczyłem, żadne pytanie już mnie nie zaskoczy, tak? Więc mówiłem mu tak elementarne rzeczy, że dzieci w przedszkolu to wiedzą. Ale on to potrafił poważnie sobie pisał. Znikł na 15 lat, może tam 12. Trafiał na mnie na ulicy w Poznaniu. Wyjechał dość daleko. Wpada gęba od ucha do ucha. Przypomina się oczywiście, takich osób się nie zapomina. I mówi, recytuję, jestem szczęśliwym człowiekiem, jestem szczęśliwym mężem, jestem szczęśliwym ojcem trójki dzieci. Żona jest w domu, bo małe dzieci potrzebują mamy 24 godziny na dobę. To jak się nauczył. Dzieci rozwijają się dobrze, są szczęśliwe, ja jestem szczęśliwy, jestem jedynym żywicielem rodziny, żona mnie szanuje, ja ją kocham, jesteśmy szczęśliwą rodziną. I ja to mówię ludziom, którzy mieli trudne dzieciństwo, naprawdę trudne, niezawinione przez siebie. I wiszą przez całe życie. Miałem do szkoły pod górkę, ja już taki muszę być. Nie musisz. Tylko dwa elementy. Twarda praca samowychowawcza według konkretnego planu i przytulenie się do łas sakramentalnych. Przytulenie się do Pana Boga. O własnych siłach nie damy rady. Ale z łaskami sakramentalnymi tak. I mam na to, to nie jest jedyny dowód na to, że ludzie potrafią się z nieprawdopodobnej sytuacji pozbierać, jeżeli się nawrócą i
bez rozczulania nad sobą, wezmą się za siebie. Ale kochani, ja to mówię również w innym celu. Wam, rodzicom, to mówię po to, że ogromnie ważnym elementem wychowania naszych dzieci jest uruchomienie w nich samowychowania. Bo co my możemy dać naszym dzieciom? Tylko to, co sami mamy. A oni mają nas przerosnąć. Dzieci nasze mają nas przerosnąć. To jest dopiero sukces wychowawczy. Czy mamy uruchomić w nich siłę wewnętrznej pracy nad sobą, żeby pokonać, przerosnąć rodziców. W takiej książce Warto być ojcem. Najlepsza chyba moja książka. Wielu mężczyzn za nią dziękował. I księży, i ojców, i mężów, i niemężów. I tam w dedykacji napisałem mojemu jedynemu Jankowi, mojemu jedynemu synowi, życzę ci, żebyś ty w swoim ojcostwie przerósł mnie o głowę. Będzie to mój największy sukces. Tak. Nasze dzieci mają nas przerosnąć, ale nie stanie się to, jeżeli nie uruchomimy samowychowania. Zobaczmy, samowychowanie znikło w ogóle ze słownictwa. W programach wychowawczych nie ma. Jak posterować dziećmi? Nakazy, zakazy, prawa, obowiązki i to ma... Nie! Dzieci muszą uruchomić wewnętrzną siłę. Ale dobrze. Mamy miłość mamy, której żaden mężczyzna nie da. Mamy, która chroni dziecko tu i teraz. Matka jest krótkowidzem, mówię symbolami, mężczyzna jest dalekowidzem. Mężczyzna patrzy, co będzie za 50 lat, a mama patrzy dzisiaj. I ktoś taki i taki jest potrzebny w domu. Oczywiście dzisiejsze obłąkające ideologie, gender i inne, nam próbują wmawiać, że jesteśmy tacy sami, wymienni. Bzdura. Bzdura. Więc mamy nie zastąpi nikt. Taty, drogie panie, nie zastąpi nikt. I teraz ilustracja, żebyśmy zobaczyli, jak się różni miłość mamy od taty. Mama chroni, tata uczy stawiać czoła niebezpieczeństwu. I teraz powiedz mi, mama z tatą zobaczyli 7-latka na wysokich gałęziach miękkich drzewa. Częściowo z życia też tam się to zdarzyło zobaczyć. Pamiętam nawet to drzewo, na którym zobaczyłem swojego synka, no może miał 8, jak tam gdzieś na wysoko, wysoko. Tata, zobacz, nie? I teraz, co robi mama? Normalna mama. Boi się, że on spadnie i się zabije. Na moich oczach. Mama jest tu i teraz. Wobec tego krzyczy, złaś natychmiast, bo spadniesz, zabijesz się, nie dostaniesz deseru, na tydzień zabiorę ci komputer z pokoju, przez tydzień nie będziesz oglądał telewizji, nie będziesz mógł wychodzić na dwór, kopać piłkę. Nie szukajcie logiki. Ma to być skuteczny straszak. Ma natychmiast zejść. Dziecko schodzi, mama łapie w ramiona, problem się skończył. Tak. Dla mamy problem się skończył. Tu i teraz. Dziecko nie spadło i się nie zabiło. Drogie panie, dla żadnego mężczyzny na świecie, żadnego przygotowania tam pedagogicznego, żadnego. Dla żadnego mężczyzny na świecie problem się w tym momencie nie kończy. Dlaczego? Bo my inaczej myślimy. Co z tego, że teraz szedł? Dobrze, że szedł. Żyje. Ale co zrobić, żeby jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok nie zabił się łażąc po drzewach? To jest patrzenie mężczyzn automatyczne. Nawet naszej wielkiej zasługi nie ma. Kobieta patrzy, żeby mi się nie zabił na moich oczach, a mężczyzna patrzy, żeby mi się nie zabił łażąc po drzewach. Więc co robi? Albo mu skutecznie zabroni, co jest raczej niemożliwe. Jak sam łaził po drzewach, to syn też będzie łaził. Albo go nauczy chodzić po drzewach. Rozumiemy, co się dzieje? Mama chroni, tata uczy. Tata uczy stawiać czoła niebezpieczeństwa i krzyczy tata do synka, synek, tak jak mówiliśmy, wysoko wlazłeś, ale pamiętaj, zasada trzech chwytów. Dwie nogi, jedna ręka trzymają się sprawdzonych mocnych gałęzi, drugą ręką szukasz gałęzi, tak, sprawdzasz, czy można dobrze i teraz możesz jedną nogę zestawić i szukać następnego oparcia. Tak chodząc po drzewach, nigdy nie spadnie się, nie zabije, to jest jasne. Prawda? Dlaczego dzisiaj mamy takie rzesze chłopców 30, 40, 50-letnich, którzy się nawet boją zdeklarować na małżeństwo? Bo wychowali się bez ojca. Nawet jak ojciec był w domu, wychowali się bez ojca. Ojciec zarabiał, no rzeczywiście niedawno przeżyłem no smutną bardzo sytuację w poradni. Małżeństwo 30 parę lat po ślubie, solidarnie razem przyszli zasmuceni, bo dzieci im się pogubiły. Cała trójka dzieci, 20-parolatki, wszystkie odeszły od Boga, wszystkie odeszły od praktyk, wszystkie żyją w jakichś dziwacznych związkach, tam już któreś w drugim, bez żadnej, nawet takiej cywilnoprawnej legalizacji, a tak nowocześnie. Oni tak przychodzą, no wiedzą, że już nie zakażą, nie nakażą, dzieci nie chcą ich słuchać, ale co oni jeszcze mogą zrobić? Przychodzą na taką spokojnie, rzeczywiście tak spokojnie rozmawiamy, szukamy, no oczywiście na pewno mogą się modlić, mogą okazywać to, że to nie jest według ich planu. Zabronić nie mogą, bo to nie będzie skuteczne. Ale jeszcze jakieś tam środki oddziaływania mają, prawda? Mogą na przykład nie finansować, czy nie wspierać finansowo takiego związku, jak to się mówi, na kocią łapę, czy kartę rowerową. No, jakieś tam narzędzia mają jeszcze.
No ale w pewnym momencie ten mężczyzna powiedział to na pewno bardzo szczerze. Wyrzucił z siebie, co go bolało. Do niej powiedział, to przez ciebie nam się te dzieci pogubiły. To ty je wychowywałaś. Ja ci się do wychowania nie mieszałem. I on to mówi bardzo szczerze. Czujemy, jaki dramat, że facet miał taką bazę danych, że myślał, że on jest niepotrzebny w wychowaniu. No nic bardziej błędnego. Czy o tym wiemy, czy nie wiemy, w pewnym sensie, drodzy panowie, jesteśmy kluczową osobą w wychowaniu. Jeśli chodzi o wybór wartości życiowych, utrzymanie się przy wierze, system wartości, to jest ojciec, mama może przygłaskać, przytulić, spełnić pewne potrzeby uczuciowe. Na początku jest to dużo ważniejsze niż to, co spełnia tata, ale potem tata. Jak bardzo mężczyzna może być okaleczony, to sytuacja to jest sporadnie, tych przykładów tysiące, więc oczywiście nie wszystkie są tak drastyczne, ale wybieram te, które jednoznacznie ilustrują. Przychodzi pani do poradni od progu, proszę pana, ja nie w swojej sprawie przychodzi, ja w sprawie synka. Wie pan, bo synek mi się troszkę pogubił, ale to jest taki dobry chłopak. No wie pan, koledzy, złe towarzystwo, on tu do poradni nie przyjdzie, bo to jest przy kościele, on tak do kościoła, to tak już nie. Ale wie pan, to jest naprawdę dobry chłopiec. Jak pan tak do nas, do domu przyszedł i pan by mu powiedział, to na pewno się zmieni, bo to jest taki dobry chłopiec. Coś mnie tknęło. Ja wieku kobiet nigdy nie oceniam. Zwykle tam oscyluje przy 18, te młodsze się cieszą, bo są dowartościowane, te troszkę starsze się też cieszą, no więc takie 18 to jest bezpieczne. Więc nie pytam jej o wiek, mówię, pani, ale ile ten synek ma lat? Zabawimy się? 35, 40 słyszałem, kto za więcej? 46. I to jest biedny chłopczyk, ma złych kolegów. Jak mu pan powie, to on się zmieni. I gdyby w tym domu był facet na swoim miejscu, to 20 lat wcześniej by przywalił pięścią i powiedział, chłopie, tak ułożyłem na twoje studia. Stać mnie było na to, chciałem dać ci start życiowy. Ale teraz skończyłeś do roboty. I oczywiście, póki nie znajdziesz domu, mieszkania, to możesz z nami pomieszkać. Tylko to jest czynsz, prąd, gaz, są pewne konkretne koszty. Ustalamy zasady twojego pobytu w tym domu. Chciałbyś z nami jeść, no sympatycznie nam będzie, będziemy jedli wspólnie obiady. To jest bardzo fajne. Ale to trzeba kupić, ugotować, posprzątać, nie tylko zjeść. Ustalamy zasady twojego pobytu, dorosłego mężczyzny w naszym domu. Co zrobi przeciętna mamusia? No ale co, przecież stać nas na to, żeby synko... Nie stać nas na to, żeby hodować syna egoistę, który za chwilę rozwali swoje małżeństwo, bo jemu się wszystko za darmo należy. I jakiś 40-letni dobry chłopiec potrafi leżeć do życia, do południa w łóżku, bo mama mu jeszcze piwa nie przyniosła. A skąd pieniądze? Ma dwie ręce, niech pracuje, tak? Ordynarnie potrafi. A mama zawsze, to jest dobry chłopiec, tylko tatuś go zostawił albo coś tam, tak? Nie. Drogie panie, uwierzcie, nawet ta srogość mężczyzny czasem, nie mówię katowanie dzieci, tak? Nadmierna waszym zdaniem srogość, spokojnie. Gorsza jest taka niekontrolowana tkliwość nad nastolatkiem, prawda? Bo ani nie jest skuteczna, ani nad żadne dobre strony nie wyprowadzi. Mamy ten cytat, to w Księdze Mądrości. Głupota tkwi w sercu chłopięcia, lecz rózga karności wypędzi ją stamtąd. I bardziej dzieciom brakuje dzisiaj karności niż czułości kochających mamuś. I teraz mamusia, jak zostanie sama w wychowaniu, to jest dramatyczna sytuacja, zostaje sama bez męża, bo wiadomo, że to wychowanie już nie będzie pełne. Chce dziecku wynagrodzić ten ból, że nie ma taty, wobec tego jeszcze większą czułością go obdarza i traktuje go 30-latka jako malutkie dziecko, któremu wszystko pierze, prasuje, gotuje, podaje. I teraz w naszej kulturze było tak, że chłopak 7-8-letni po symbolicznych postrzyżynach trafiał pod twardą łapę ojca. Szedł na polowanie na grubego zwierza, czasem na wojnę i on miał 18 lat i on był facet. On mógł zakładać rodzinę, on mógł ją obronić, mógł zbudować dom, mógł polować zwierzynę, on był gość. Dzisiaj nam cały system, nawet szkolny, nas wydłuża to wchodzenie w dorosłość. Przecież no studenci, to egzamin dojrzałości, tak, 18 lat, no nie cudujmy. To nie jest żadna dojrzałość w aktualnej naszej kulturze, prawda? Jakaś zdolność do samodzielnego życia, utrzymania rodziny, że to się opóźnia. Ale
Tym bardziej trzeba o to zadbać, żeby i synowie, i córki dorastali. Przy okazji, ważna informacja. Otóż zarówno syna na mężczyznę, jak córkę na kobietę mianuje tata, nie mama. Będzie mama spełnia bardziej potrzeby uczuciowe. Ojciec mianuje na mężczyznę. I wie, rzesze mężczyzn żyje niezamianowanych przez tatę na mężczyznę. Nie dojda jesteś, nic w życiu nie osiągniesz. Ciągle, no niby tak chciał mobilizować. I dorośli synowie próbują zasłużyć na uznanie taty, a staruszek tata jeszcze mu dowala. Jest taka piękna scena w filmie Odważni. Przy okazji, kto nie zna, polecam. Kiedy dorosły mężczyzna, ojciec rodziny, jedzie na grób swojego ojca. Ojca, którego zostawił, którego nie wychowywał, któremu no, zawdzięczał życie, że się począł, tak? I tyle mniej więcej. Pojechał na grób swojego ojca i nad tym grobem mu wybaczył to, jakim był ojcem. Jeszcze symbolicznie między kamienie grobu wpisał, wtłoczył kartkę z listem napisanym do ojca. Takiego symbolicznego zamianowania się na mężczyznę należałoby czasem dokonać, nieraz w dość opóźnionym już wieku. To co powiedziałem o mianowaniu. Też w tym samym filmie jest taka piękna scena, naprawdę film ktoś rozsądny robił, gdzie no, dziewczyna, tam chyba 17 lat miała, zakochała się, no przystojny chłopak, wysoki, biedny, z patologii, właściwie z grupy przestępczej, bez rodziców, no zagubiony chłopak. I teraz co robi tata? Zaprasza córeczkę do drogiej restauracji, do restauracji, na którą go nie było stać. Zaprasza na kolację, na którą nie było go stać. I w czasie tej kolacji zakłada jej na palec pierścionek z prawdziwym kamieniem, na który też go nie było stać. I ta córka już nie potrzebuje byle chłopaka, żeby potwierdzić swoją kobiecość. Najważniejszy mężczyzna życia, ojciec, zamianował ją w ten sposób na kobietę. My nie jesteśmy tego świadomi. Jeżeli my nie zrobimy tego i z synem, i z córką, czasem nawet z pewnym opóźnieniem, z dorosłymi, to one mogą całe życie chodzić z jakąś raną niespełnienia, niedowartościowania i będą być może nie najlepiej funkcjonować, a przynajmniej lepiej mogłyby funkcjonować, gdybyśmy tej luki nie pozostawili. Czy mamy miłość mamy i miłość taty. Do miłości taty jeszcze będę chciał wrócić, bo ona, drogie Panie, jest trudniejsza od miłości mamy. A to zaraz powiem dlaczego. Trzecia miłość, żeby ten porządek, rytm tych czterech miłości nam nie zginął. Trzecia miłość to jest miłość pomiędzy rodzicami. I tej się nie da oszukać. Dziecko potrzebuje nie potrzebuje cukierkowej miłości. Potrzebuje trwałej miłości między rodzicami. To daje poczucie bezpieczeństwa. Nie zapomnę takiego, no nie wiem, miał 6, 7 lat, może 8, ale taki mały, z ewidentnie patologicznego środowiska. Proszę pana, mówi cicho, szeptem, bo się wstydzi, żeby ktoś nie usłyszał. Proszę pana, moi rodzice się ciągle kłócą, proszę pana. Oni się nawet czasem biją, proszę pana. A potem mocnym głosem, ale oni się kochają i oni będą razem do końca życia. I to było dla niego podstawą poczucia bezpieczeństwa. I taka podpowiedź, jeżeli się pokłócimy na oczach dzieci, to się pogódźmy na oczach dzieci. Nasze dzieci czasem bardziej niż my potrzebują tego, żebyśmy się na ich oczach przytulili, żebyśmy na ich oczach powiedzieli sobie parę ciepłych słów. Bo one się wtedy utwierdzają, że tata z mamą się kochają. Oczyma dziecka musimy spojrzeć. Znajomi, trójka dzieci, najstarsze 6 lat. Dzieci poszły spać, uśpione, no to długi moment w rodzinie. Można coś tam zrobić, załatwić, pogadać. No o coś się posprzeczali. No, niestety był podniesiony głos. Porządni ludzie, wierzący, w ogóle nie mam mowy o rozwodzie, no ale jednak w emocjach ten głos, no komu z nas się to nie zdarzyło? Tak, zwłaszcza nam, mężczyznom. I o 12 w nocy w progu ich sypialni staje 6-latek zapłakany z tekstem na ustach. Dlaczego wy się rozwodzicie? Nie padały te słowa. Nie padały te słowa. I teraz, jak ja chodziłem do szkoły średniej, do liceum, nas było 40 chłopa. 39 miało tatę w domu. Jeden Jarek nie miał, bo tata umarł. Pewnicy ojcowie byli lepsi i gorsi, ale wszyscy byli w domu.
Dzisiaj nasze dzieci mają 1/3, czasem więcej rozwiedzionych. Co więcej, być może są na sali osoby też już po rozwodzie. To jest osobno ogromnie trudny problem. Jak tym dzieciom pomóc normalnie wzrastać? Natomiast bagatelizować, nic się nie stało. Lepiej, że nie oglądają naszych kłótni, nie lepiej. Dzieci potrzebują jako podstawę swojego rozwoju świadomość, że rodzice się kochają i będą razem do końca życia. I warto czasem im to otwartym tekstem powtarzać. No widzicie, że czasem rodzice się denerwują na siebie. Życie jest ciężkie. Czasem się złoszczą. Ale jedno jest pewne. My się kochamy i będziemy razem do końca życia. To nasze dzieci muszą subiektywnie być tego pewne. I wtedy mają warunki rozwoju. I wreszcie czwarta miłość. Czwarta miłość to jest miłość, którą mamy wszyscy. Tylko nie wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę i nie wszyscy w nią wierzymy. To jest miłość Twórcy do stworzenia. Miłość bezwarunkowa. Cokolwiek zrobimy, On nas i tak będzie kochał. Możemy nawet ogłosić, że Go nie ma. Możemy bluźnić. Nie mówię, możemy przyzwalając Go, stwierdzając jakiś fakt. Ludzie bluźnią. I ci ludzie też są kochani przez Boga, bo taka jest natura Stwórcy. Relacja Stwórcy do stworzenia to jest miłość. Kiedyś mnie, aż mnie ciarki przeszły, jak usłyszałem od księdza Marka Dziewieckiego takie zdanie, że człowiek w ostatniej chwili, przed śmiercią, odwoła miłosierdzie Boże. Ma wolną wolę. Może. I rzeczywiście wyląduje w piekle. To Pan Bóg przez całą wieczność będzie go w tym piekle kochał. Bo inaczej nie może. Bo inaczej nie może. A? I teraz my mamy w to uwierzyć. My mamy się to głęboko uświadomić i my to mamy przekazać naszym dzieciom. I gdyby stało się tak, że miłość mamy zawiodła, miłość taty zawiodła, miłość pomiędzy rodzicami zawiodła, ale dziecko miało głębokie przekonanie, że jest kochane przez Boga, to dziecko nie straci poczucia sensu życia, to dziecko nie popełni samobójstwa, nie ucieknie od życia. Bo jest kochane. Człowiek traci poczucie sensu życia wtedy, kiedy myśli, że jest niekochany. Jakby my wierzący jesteśmy w cudownej sytuacji, choćby wszystkie relacje międzyludzkie ponawalały, to i tak jesteśmy kochani. I mamy się do kogo, że tak powiem, przytulić, prawda? I tam jesteśmy bezpieczni i tam możemy odnajdować. I z drugiej strony mówiąc, jeżeli tam się przytulimy, to wszystkie nieprawdopodobne nawet trudności są rozwiązywalne. Mamy robić tak, jakby od nas zależało, ale wierzyć, że to jednak od Niego zależy. Uciekając się tam, otrzymamy łaski. Nie zawsze dokładnie takie, jakie prosimy, bo to nie zawsze to jest najlepsze, o co prosimy. On lepiej wie, co jest dla nas dobre. Zawsze modlitwa jest wysłuchana. I warto troszkę ze swojego życia na tą modlitwę przeznaczyć. Nie wiem, może 1%. To był 14 minut 24 sekundy. Dużo wiem, ale... A może jednak warto zaryzykować. Pewnie życie wielu by się odmieniło. Byśmy potrafili na 15 minut się wyciszyć przed Bogiem. Uświadomić sobie, co jest w tym życiu ważne. Po co ten pęd? O co tu właściwie chodzi? Do ilu rzeczy byśmy mogli się nawet dystansować? Po prostu tak, w planie życiowym. No dobrze. I teraz, kochani, chciałbym powiedzieć jedną fundamentalnie ważną rzecz. Nie wiem, kto ważniejszy, żeby to wiedział, kobiety czy mężczyźni. Rola mężczyzn w wychowaniu dzieci. Dzisiaj tych badań od kilkunastu lat prowadzono bardzo, bardzo dużo. I ta rola jest nie do zastąpienia. I rola zwiększania się powszechnie mężczyznom wydaje. O co chodzi? Chodzi właśnie o zagubienie w świecie wartości. Pierwszym czynnikiem chroniącym dziecko przed zagubieniem w świecie wartości jest dobra więź z przyzwoitym ojcem. Oczywiście, panowie, najpierw musimy być przyzwoici. To jest pierwsze wezwanie. Bo inaczej nie ochronimy naszych dzieci. Jeśli będziemy się łajdaczyć, przepraszam, że jestem brutalny, to nasze dzieci podglądając nas będą się łajdaczyć. Jeszcze nas przegonią. Ale jeśli będziemy porządni, to jest punkt pierwszy, potrzebny naszym dzieciom, to jeszcze musimy nawiązać więź z dziećmi. Tu się zaczyna dramat męski. My nie umiemy nawiązywać więzi. A zwłaszcza z malutkimi dziećmi. Ja to dzisiaj powiedziałem rano. Może to doilustruję troszeczkę inaczej. Tych, którzy byli rano, przepraszam, ale jest to chyba ważne, że mężczyzna jest uzdolniony do walki w świecie materii.
Rąbiemy drewno, pokonujemy żywioły, walczymy, zdobywamy pożywienie, budujemy domy. Tam jesteśmy dobrzy. Kobieta jest stworzona do relacji z człowiekiem. Kobieta jest urodzoną nauczycielką miłości. I teraz, jak to zrobić, żeby nasze dzieci ocalić w świecie? Jak budować relacje między mężczyzną a dzieckiem? Bez kobiety nie da rady. My możemy dziecko nauczyć rąbać drewno. Zresztą wiele dzieci uczy się wiele przy ojcach. Natomiast my się najpierw, panowie, musimy nauczyć kochać, budować relacje miłości, a potem, trenując na żonie, akurat Pan był litościwy, bo w okresie zakochania to nam idzie dobrze, tak? Wywracamy oczyma, dziwaczne rzeczy robimy, wszystko byśmy zrobili zakochani. To jest ten moment, w którym chłopak może zauważyć, że są rzeczy ważniejsze od świata materii. To jest cudowny moment zakochania, tam chemia jest produkowana, hormony, cuda się dzieją. Tak to Pan Bóg zorganizował, żeśmy mieli najłatwiejszy sposób odwrócenia się od ukochanej materii i zauważenia człowieka. Jeżeli tylko mądra dziewczyna by siebie szanowała i pozwoliła siebie troszkę dłużej zdobywać, to on by naprawdę urósł. Rzuciłby ze wszystkie nałogi, przestałby przeklinać, zacząłby chodzić do kościoła, wszystko by dla niej zrobił. Tylko dzisiaj duża część dziewczyn, no jak nie na pierwszym, to na trzecim spotkaniu, wchodzi do łóżka. I on traci motywację, i ona traci moc, pomocy mu we wzroście. I ten etap mamy w większości za sobą. Lepiej lub gorzej wykorzystany. O ile staliśmy się lepszymi ludźmi przez zakochanie w swojej żonie. Obyśmy stawali lepszymi. Nie zawsze tak jest. I teraz kobiety muszą z siebie wykształcać jakiś nowy sposób na to, żebyśmy my mężowie, którzy już zdobyliśmy, a więc tamten etap już jest zamknięty, już nie musimy wracać oczyma i pisać wierszy, bo już podpisała w kościele, w urzędzie, tak, przez mam zdobyć, tak? Żebyście od nowa w nas uruchomiły pragnienie poświęcania się dla człowieka. Wiele żon tego nie potrafi i mąż jest nieobecny w domu. Wszystkie aktywności, gotów jest wszystkie pieniądze oddać żonie i dzieciom. Byle tylko mu nie zabrać jego aktywności w świecie. On nie rozumie tego, bo myśli, że tam zdobędzie szczęście. To jest samooszukanie. Szczęście zdobędziemy tylko w miłości. I my jesteśmy jeszcze trochę biedni, bo my nie umiemy miłować. A to jest jedyna droga do szczęścia. To musimy się tego po prostu nauczyć. I wy, panie, które tak bardzo cierpicie z powodu tego, że my nie umiemy wam okazywać miłości, macie o to pretensje uzasadnione. Ale nie wiecie, że wy jesteście nauczycielkami. Co to za nauczycielka, która stawia dziecku jedynkę na każdej lekcji, nie wyłoży żadnej lekcji? Stawia jedynkę, 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 w końcu mówi, nie dojda jesteś, skończona nie dojda. Jakby by mi zasiata nie dojdą, to by zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? A bo taka nie dojda jesteś, prawda? Narzekanie, narzekanie, narzekanie. Nikogo to do lotu nie poderwie. Drogi panie, podpowiadam wam narzędzie absolutnie skuteczne na każdego mężczyznę. Podziwianie. Za co mam go podziwiać, tak? Już słyszę u niektórych paniach. To go przyłap na zrobieniu czegoś fajnego, mądrego, dzielnego i go pochwal, żeby zasmakował, jak dobrze być podziwianym przez żonę. Na ten temat jest taka malutka książeczka Krokodyl dla ukochanej. To jest instruktaż dla żony, co może zrobić, żeby pomóc mężczyźnie urosnąć. Ale to jest dopiero pierwszy etap, że żona nauczy męża robienia rzeczy, panowie, głupich, niepotrzebnych, finansowo błędnych, no bo kupienie kwiatków, które jest jedną, to jest błąd finansowy, tak? Tracenie czasu na patrzenie żonie w oczy, czy przytulanie żony, no chyba, że tam chodzi o jakąś dalszą akcję, no to wtedy to jest uzasadnione, tak? Ale jeżeli tak po prostu przytulić, no to jest strata czasu, tak? My się mamy tego przyszło nie nauczyć i teraz mamy również po to, żebyśmy to przenieśli na dzieci. Najtrudniejsze dla mężczyzny jest tracić czas z żoną, tracić czas z dziećmi. Jeżeli tego się nie nauczymy, to nie damy dzieciom miłości, nie damy im tego, czego potrzebują. Jeżeli mężczyzna już by uwierzył, że jest jemu potrzebna, jemu, nie tylko dziecku, potrzebna relacja z dziećmi. Może jeszcze sklasyfikujmy, jak są ważne relacje w życiu mężczyzny, dla jego szczęścia. Jedna to jest w ogóle bezkonkurencyjna, osobna relacja jakby. On, oczywiście ona wpływa na całe życie, relacja z Bogiem. Tam jest taka no, dosyć dziwna relacja, bo jedna strona nigdy nie nawala. W relacjach międzyludzkich zawsze obie nawalają, bardziej lub mniej. Bóg nigdy nie nawala. Tyle, ile włożymy, tyle mamy. To jest najbezpieczniejsza lokata kapitału. Co tam włożymy, to mamy.
bezpośrednie przełożenie na szczęście. Relacja z Bogiem daje bezpośrednie szczęście w każdej sytuacji życiowej i w każdym stanie, w każdym powołaniu. Warto coś tam, jakiś tam kawałek oszczędności czasu odłożyć na tamto konto. Ale przechodzimy na relacje międzyludzkie. Od dnia ślubu do końca życia najważniejsza relacja ze wszystkim ma być relacja mąż z żoną. Nie wolno tego naruszyć ani mężowi, ani żonie. Dzieci potrzebują tego, żeby wiedziały, że tata dla mamy jest ważniejszy niż one, że mama dla taty jest ważniejsza niż one. Jak dzieci tego nie widzą, to stają się tyranami domowymi, terrorystami w domu. Wymuszają na rodzicach, rodzice na dwóch łapkach skaczą wokół dzieci, bo im się wszystko za darmo należy. Dzieci mają wiedzieć, że są ważne, ale ważniejsza od dzieci jest mamusia, i ważniejszy od dzieci jest tatuś. Niektóre dzieci przeciwko temu protestują, jak rodzice to okazują, ale tak naprawdę tego potrzebują. To my mamy być mądrzejsi i wiedzieć, czego dzieci potrzebują. Dzieci muszą znać swoje miejsce. A więc pierwsza miłość najważniejsza. Męża z żoną do końca życia. Teraz, relacja miłości z dziećmi. Jak długo? Do końca życia. Nikt z nas nie będzie szczęśliwy, jeżeli nie zachowa relacji miłości z dziećmi do końca życia, ze swoimi wszystkimi dziećmi, choć miał naprawdę sporą gromadkę. Jeżeli zerwie się jedna relacja miłości, jedno z dzieci nam pójdzie na manowce, do końca życia nie będziemy mogli być w pełni szczęśliwi. Chociaż dorośli mówią, dorosły niech robi co chce, jego sprawa, jego życie, możemy tak mówić, możemy w to uwierzyć, a w sercu jest rana. I to nam ilustruje pasterz, który zasuwa za jedną owieczką, zostawiając 99 i musi mieć komplet. Znajduje, sprasza gości, każe się cieszyć. Mam wszystkich w domu. I jeżeli my nie doinwestujemy zawczasu relacji z dziećmi, to możemy ciężko potem płacząc, prawie bezsilnie, bo bezsilnie to nie, bo modlić się zawsze możemy, ale czasem bezsilnie rodzice tak myślą, że bezsilnie patrzą na to, jak się dzieci gubią i nic nie mogą zrobić. A więc na drugim miejscu ma być relacja moja z dziećmi, moja męska. Za chwilę do tego jeszcze wrócimy, na tyle, ile minut starczy. Na trzecim miejscu, z punktu widzenia naszego własnego szczęścia, ma być relacja z rodzicami. To jest proste. Jest przykazanie ci ojca swoją matkę swoją, nawet gdyby rozum postradali. Czci. Nie jest powiedziane słuchaj, nie jest powiedziane pozwól sobie w małżeństwie mieszać. Nie, ale czci. Ale oprócz rodziców dochodzą po ślubie teściowie. Jak ja to mówię, zdobytkiem inwentarza. I niektórzy myślą, proszę pana, ale pan nie zna mojej teściowej. To jest nie do wytrzymania. To jest ponad siły. Mówię, no to trenuj. Traktuj teściową jako siłownię. Traktuj jako teren osobistego wzrostu w panowaniu nad sobą. No tak. Przychodzi ci za darmo, nie musisz karnetu płacić na siłownię, tak? Przychodzi to za darmo do domu, w najgorszym momencie, kiedy właśnie nie masz na to ochoty, a ty wtedy hantle i ćwiczysz, tak? Uśmiechasz się do mamusi, która ewidentnie tam jakieś intrygi knuje. Tak, uśmiechasz się, dziękuję, że przyszła, herbatkę zaparzysz, a stać się na to, a co? I ten trening się przyda w różnych innych sytuacjach życiowych. I do końca życia, nawet po śmierci teściów, trzeba się z nimi jednać. Są ludzie, których teściowie już nie żyją. Jeżeli mąż ma w nienawiści teściową, nigdy nie zbuduje szczęściodajnej relacji z żoną. To jest niemożliwe. Bo żona nosi w sobie dom rodzinny, z którego najważniejszym elementem tym emocjonalnym jest mamusia. On nie może zjednoczyć się z żoną, jeżeli ma w nienawiści jej matkę. Ludzie tego nie rozumieją. Podają w poradni tysiące różnych powodów, a nie podają dwóch. Bałaganu seksualnego i nienawiści czy niechęci do rodziców współmałżonka. A bez ułożenia tych dwóch spraw nie ma mowy o szczęściu małżeńskim. Możemy tylko tam pozamiatać coś pod dywan, możemy udawać jakoś nawet nieźle, ale będzie w środku bolało. Czyli zobaczmy, na pierwszym miejscu żona, potem wszystkie dzieci bez wyjątku. Oczywiście inna relacja z dziećmi, z oseskiem, inna z nastolatkiem, inna z tym, które wyszło, założyło własną rodzinę, ale zawsze ma być to relacja miłości odpowiednia do odpowiedniego etapu życiowego naszych dzieci. Do śmierci. I ostatnia relacja z innymi ludźmi. A jak często się zdarza, że ktoś się poświęci jakiejś cudownej działalności, hospicjum, nie wiem, charytatywna działalność, i zaniedbuje rodzinę. Nie wolno. Nie wolno. I
róbmy sobie monitoring czasu. Czy najwięcej czasu tego tak zwanego wolnego poświęcam żonie, potem dzieciom, potem rodzicom i teściom, a potem dopiero innym ludziom. I to nie ma znaczenia, że mi jest przyjemnie z kolegami na piwie. Ja muszę zawziąć się i ten podział zrobić rozsądny, a potem dbać, żeby na każdym poziomie mi było dobrze, tak? Żeby z żoną mi było dobrze, żeby z dziećmi mi było dobrze. Teraz ten motyw już dosłownie parę minut, ten motyw dzieci bardzo ważny. Co ten mężczyzna ma do dzieci? Jak on ma budować tą relację z dziećmi? Generalnie żona go powinna tego nauczyć. Ale co można podpowiedzieć? Jest kilka takich sposobów na błyskawiczną budowę, bardzo mocną, intensywną budowę relacji z dziećmi i warto je po prostu znać. To może być, panowie, kilka sekund dziennie. To nie jest niewykonalne. Pierwszy to jest dotyk. Dotykajmy nasze dzieci. Przez dotyk buduje się niesamowita więź. Przytulajmy, nośmy na barana, łaskoczmy, tarmośmy. I dzisiaj ojcowie przeciętni już bawią się z małymi dziećmi. Właśnie tam całują, noszą, turlają się z nimi po dywanie. Już nie jest to, że ojciec jest niedostępny, prawda, i nie schyli się do poziomu dywanu. To już na szczęście minęło. Tylko jeżeli ta córeczka była księżniczką tatusia, noszona na baranach, pieszczona, całowana, ona staje się kobietą. Wielu niestety nastraszonych mężczyzn odsuwa ją na bezpieczną odległość. Bo się przestraszyło przekazów, że rzekomo ojcowie masowo molestują seksualnie swoje córki. Bzdura! W środowiskach nie w rodzinach normalnych, w jakichś skrajnie patologicznych środowiskach takie rzeczy się dzieją i teraz normalne rodziny straszą patologią, która im absolutnie nie zagraża. Każdy z normalnych facetów, który ma dorosłe córki, wie, że może być córka najpiękniejszą kobietą i nie jest absolutnie żadnym bodźcem w wymiarze seksualnym. Tak to Pan Bóg w genach zapisał, nie wiadomo jak. Genialnie. Każda inna kobieta tak, ale córka nie. Normalnego faceta. Na szczęście i dobrze. Także nie dajmy się zastraszyć. Te córeczki, które dorastają, one jeszcze bardziej niż kiedykolwiek potrzebują dotyku. Masz ją przytulić, weź ją pod rękę, iść na spacer do kościoła, zatańcz z nią. Możesz znaleźć tysiąc sposobów dotyku akceptowalnego przez nią, przez ciebie i przez otoczenie. Bo trzeba to dbać oczywiście. I ten dotyk na pewno będzie budował więź. Dobry dotyk. Drugi taki bardzo szybki sposób to jest spojrzenie w oczy. Spojrzenie w oczy z odległości iluś tam metrów, zaczynamy się z panią uśmiechać. Przepraszam pana, ale to był eksperyment tylko, tak? Zaczynamy się. Jest ogromna moc spojrzenia w oczy, my tego nie wykorzystujemy. Owszem, wykorzystujemy. Spójrzmy w oczy, jedynka w szkole. Spójrzmy w oczy, ty zbiłeś wazon, tak? Marnujemy cudowne narzędzie budowania więzi na egzekucję prawdy od dziecka. Bo dzieci potrafią się nauczyć kłamać, patrząc prościutko w oczy. Byle dostatecznie długo je torturować, one się tego też nauczą, prawda? Nie marnujmy. Mamy dotyk, spojrzenie w oczy. Trzecie, tak zwana ukierunkowana uwaga. To jest naprawdę, drogie panie, dla nas trudne. Zejść na poziom dziecka. Zabandażować głowę choremu misiowi. Zrobić mu zaszczyk, zmierzyć gorączkę, poklepać go po plecach i powiedzieć: jesteś ciężko chorym misiem, ale jesteś dzielnym misiem i się z tego wyliżesz. Mało który facet sam na to wpadnie. Tam żona z tyłu musi podpowiedzieć. Zabandażuj misiowi głowę, jest chory. Prawda? Jeżeli większość tatusiu powie: co? Chłopcze, jakbyś miał prawdziwe problemy, to ty do mnie przyjdź, a głupotami nie zawracaj mi głowy. I on już nigdy nie przyjdzie być może. Ale to jest zadanie, drogie panie, wasze. Żebyście nam pomogły nauczyć się schodzić na poziom dywanu, schodzić na poziom dziecka z naszej męskiej dostojności i powagi. Żebyśmy umieli się dzieckiem powygłupiać. Nie zapomnę sytuacji, kiedy tutaj najbliższy kolega z pracy, ojciec chrzestny naszej najstarszej córki, więc naprawdę, ja tam jestem też ojcem chrzestnym jednego z jego dzieci, syna. I on mi w poniedziałek na uczelni musiał znaleźć. Musiał! Bo został sam w domu, z dwójką starszych żona wyjechała, on został sam z najmłodszą. Oczywiście żona tam stosiki, tam koszuleczki, ubraneczka, śniadanie, obiad, kolacja, tam wszystko w słoiczkach przygotowane. No on rzeczywiście taki naukowiec prawdziwy, czas ułożony na minuty, wszystko zaprogramowane. I on mi łapie mnie w poniedziałek, mówi: Jacek, muszę coś ci powiedzieć. Wczoraj przeleżałem z Zosią kilka godzin na dywanie w dużym pokoju. Kulałem durną kostką, przestawiałem jeszcze głupsze pionki i grałem w człowieku nie irytuj się. Wiesz co? Ja zrozumiałem,
że to nie był stracony czas, tylko inwestycja. Tak, panowie, to jest inwestycja. Stracenie czasu z dziećmi jest inwestycją, która może im życie uratować. Życie i wieczność. A więc być z dzieckiem na jego poziomie. I wreszcie czwarta rzecz, przedostatnia. To jest przygoda z dzieckiem. Nawet jeżeli tych lat dziecka ileś upłynęło, nawet z dorosłym dzieckiem, wyjazd taty z dzieckiem w góry, z nocowaniem pod gołym niebem, kajak, coś, jakieś wariactwo, żeby dziecko pamiętało do końca życia i dziecko będzie pamiętać. Mi to mówienie o tym nasunęła książka amerykańska o ojcostwie, gdzie autor pisze, gdy miałem tam 55 lat, zmarł tato, porządkowałem jego papiery po śmierci i znalazłem pamiętnik. Byłem zdumiony, bo w ogóle nie podejrzewałem ojca, że może pisać pamiętnik. Więc rzuciłem się łapczywie na ten pamiętnik, żeby znaleźć najważniejszy dzień w życiu. Dzień, który zadecydował o wszystkim, o całej mojej relacji z ojcem. I przeczytałem. Byłem z Gordonem na rybach. Kompletnie stracony czas. To jest nasz męski ból. Że my nie wiemy, że strata czasu z dziećmi jest inwestycją. I wreszcie jeszcze jedna rzecz, na którą wszystkich nas stać. Nawet jak wracam do domu i dziecko już śpi. To jest błogosławieństwo ojcowskie. Zobaczmy, ile czasu nam zajmie krzyżyk na czole dziecka każdego wieczorem. Niech Cię błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Mamy dotyk, spojrzenie w oczy, życzliwe i błogosławieństwo Ojca. Gdybyśmy to codziennie rodzili, masa dzieci, które się pogubiło w życiu, by się nigdy nie pogubiło. I masa dzieci w ankiecie by napisało, że mam dobrego tatusia. Jest takie duże badanie amerykańskie, gdzie badało się zagubienie dorosłych dzieci w świecie. I były tam różne kryteria. Tam, gdzie mama sama wychowywała, była jakaś średnia krajowa ustalona, były kryteriów jakichś przyjętych w ankiecie, średnia krajowa. Tam, gdzie mama sama wychowywała dziecko, 32% częściej. Bardzo dużo. Rzadko takie wyniki, takie skoki wychodzą. Ale tam, gdzie dziecko w ankiecie, dorosły młody człowiek napisał w ankiecie, że miałem złego tatę. Tata nie musiał być zły. Tata mógł ciężko pracować na rodzinie. Tata był nieobecny w życiu i w sercu dziecka. Nie miał relacji z dzieckiem. Miałem złego tatę. W tej grupie 65 z groszami procent częściej niż średnia krajowa dzieci się gubiły. I wystarczyło, że wybrano ankiety dzieci, które napisały, miałem dobrego tatę. W swoim subiektywnym odczuciu miałem dobrego tatę. Czy miałem jakąś więź z tatą, tata był dla mnie ważny. I w tej grupie 94 z jakimiś groszami procent dzieci było całkowicie chronionych przed zagubieniem. To jest trudno łopatologicznie nam pokazać. Zagubienie w świecie wartości, albo powrót do Boga. W rodzinach niewierzących. Jak się kobieta nawraca w rodzinie niewierzących, między 7 a 14% członków rodziny idzie za nią. Jak się mężczyzna nawraca w rodzinie niewierzących, idzie za nim 94% członków rodziny. Ale nic na to nie poradzimy. Jesteśmy w tym wymiarze ważniejsi. Ale nie po to, żebyśmy byli ważniakami, żebyśmy czuli uczciwie ciężar odpowiedzialności na nas spoczywający. To nie jest tak, że ja zarabiam pieniądze, a ona wychowuje dzieci. Bo my wiemy, czy nie wiemy, wychowujemy dzieci. Ci nas podglądają. Już od dawna wiadomo, że dziecko buduje w sobie obraz Boga, patrząc na ojca rodzonego. I jeżeli ojciec jest nieprzyzwoity, dziecko tego Boga odrzuci. A ojciec miał pretensje do matki, bo ty je wychowywałaś religijnie. Do żony znaczy, tak? Nie, to jest nasza męska sprawa. Gdybyśmy spojrzeli na wzorzec ojcostwa według Jana Pawła II, to na pierwszym miejscu jest odpowiedzialność za życie poczęte. Troska o bezpieczeństwo żony w dziedzinie intymnej. To jest pierwsza odpowiedzialność męska, żeby się niczego nie musiała bać, w szczególności poczęcia dziecka. To jest męska, nie kobieca odpowiedzialność. A zaraz na drugim miejscu Jan Paweł II wymienia udział w wychowaniu. Udział w wychowaniu naszych dzieci. I myślę, że nie ma dzisiaj ważniejszego wyzwania dla mężczyzn, żeby budowali, żeby robili to, czego nie umieją. Budowali relacje miłości z żoną, bo to poczucie bezpieczeństwa dzieci mu daje. I żeby budowało relacje z dziećmi, bo to chroni dzieci najskuteczniej przed zagubieniem się. Jeszcze jedne badania, gdzie badano więź dzieci już ponad 30-letnich z ojcem. I był jedno kryterium mnie przybiło zupełnie. Niesamowita różnica. Czy ojciec kąpał dziecko jako niemowlaka, czy nie? Jeżeli kąpał,
Ta więź była nieprawdopodobnie większa, mierzalna ta ankietowa, niż wtedy, kiedy nie kąpał. Dotyk. Kąpiel wymaga dotyku. Drogie Panie, nie bójcie się dawać w ręce mężów. Mamy większe łapy, większy zapas siły, bardziej koncentrujemy się na tym, co robimy, bardziej się dziecka boimy, więc jesteśmy ostrożniejsi. Dziecko w rękach ojca jest obiektywnie bezpieczniejsze niż w rękach matki. Matka go dosyć dotyka, chociażby karmiąc piersią. Brak dotyku ojca powoduje pewną wyrwę w rozwoju naszych dzieci. Więc mamy, zobaczmy, mamy prościutkie narzędzia. Obyśmy tylko je znali i stosowali. Na co jakieś dziecko jest dorosłe? Nastolatek, nie ma specjalnej więzi z ojcem. No to co szkodzi, żeby tata przychodząc koło niego walnął go w plechy raz czy drugi? Dotyk. A co szkodzi, żeby... No chodź, spróbujemy się na rękę. No, jeszcze trochę chleba musisz zjeść, ale już jesteś silny. Ups, jeszcze ja. Ale jeżeli synek już tatę przewraca, to niech tata nie ucieka od tych zawodów. Jest znakomita okazja. No synek, fizycznie jesteś już prawdziwy facet. Gratuluję. Jeszcze musimy popracować troszkę nad innymi wymiarami. Ale fizycznie jesteś prawdziwym mężczyzną. Chciałem z tobą wygrać, nie dałem rady. Jesteś gość. I wielu synów nigdy tego nie usłyszało od swoich ojców. Nawet w takim banalnym wymiarze jak fizycznym. Prawda? Zamianować syna na mężczyznę, zamianować córkę i dawać przykład. Pociągać dzieci do świata wartości piękną postawą, piękną miłością, małżeńską jednością, powtórzę, to jest poczucie bezpieczeństwa dla dzieci i piękną miłością, relacją miłości z ojcem, bo to jest najsilniejszym, ale nie powiedziałem jeszcze o wynikach, to jest najsilniejszy argument zatrzymujący dzieci w sieci wartości domu rodzinnego, bo nie dokończyłem tego, matka samotnie wychowuje, powiedziałem, ale jeszcze, nie powiedziałem chyba do końca, tak, że jak ojciec jest nazwany, że jest dobrym ojcem, to 94% jakieś procent dzieci nie gubi się w świecie wartości. Dzisiaj trzeba o to walczyć świadomie i dlatego my mężczyźni potrzebujemy pewnej wiedzy i pewnego przełamania swoich oporów. Oporów na tracenie czasu w kierunku budowania relacji. Jeżeli ktoś już się na to zdobędzie, nawet pod presją żony, to nie jest przegrana. To jest wielka mądrość. Gdy dostajemy nową bazę danych, mądrością jest przemiana swojego życia. Nie wierzmy, panowie, że szczęście nam da świat materii. Nie ma takiej mocy. Daje satysfakcję, daje zadowolenie. Ale nie ma mocy dania szczęścia. Tylko relacje z Bogiem, z żoną, z dziećmi, z rodziną, z innymi ludźmi, mogą nam dawać szczęście. Walczmy o to. I zauważmy, że wszystko się pięknie układa, bo jeżeli ja będę się troszczył o relacje z żoną, to na tym korzystają dzieci. Jeżeli będę się troszczył o relacje z dziećmi, to ja na tym skorzystam, bo będę miał relację miłości do końca życia z dziećmi. I w drugim pokoleniu też skorzystam, bo te dzieci wybiorą sobie dobrych współmałżonków, będą miały wnuki, które są w tym samym świecie wartości. To jest radość. Pewnie jest parę osób, które już mają wnuki i wiedzą, jaka to jest radość. Jak te wnuki są w tym samym świecie wartości, co my. Bóg, honor, ojczyzna, chciałby się powiedzieć. Tak? Życzę wszystkim, żeby w naszym życiu, również mężczyznom, żeby w naszym życiu nie było coraz więcej pieniędzy. Też są potrzebne do życia, ale nie są najważniejsze. Żeby w naszym życiu miłości dzisiaj było więcej niż wczoraj, ale mniej niż jutro. I tak dalej, i tak dalej, i tak do końca życia. Dzięki za cierpliwość. Ja jeszcze... Dzięki. To ja jeszcze pokażę rzecz dokładnie na ten temat, tylko że 3 godziny. To jest jedność małżeńska, wychowanie dzieci. To było mówione dla ludzi w szkole Sternika, Węgielek w Katowicach, dla nauczycieli i rodziców. Taka płytka, kilka godzin. I teraz najnowsza płytka z tego lata. Czy można dzisiaj dobrze wychować dzieci? Jest również książka, ale książka się skończyła. To jest spojrzenie na wychowanie nie od strony technik, co zrobić, żeby dzieci robiły to, co chcemy, tylko z lotu ptaka spojrzenie, czego my tak naprawdę, co musimy naszym dzieciom dać, czego one tak naprawdę potrzebują, ku czemu mamy je wychowywać. Cel wychowania, prawda? A nie, tak naprawdę mamy wychować do miłości, to jest podstawowe. Człowiek powinien być wychowany do miłości.
A te wszystkie inne dodatki są też ważne, ale mniej. Także jak ktoś może, chce i może, to zachęcam. Tam jest jeszcze sporo książek. Wśród książek bym powiedział o jednej, która jest najlepsza, to jest Warto być ojcem. Tam jest sporo podpowiedzi dla mężczyzn, również tych wychowawczych, chociaż tych akurat nie jest bardzo dużo. Druga książka, najpraktyczniejsza, to jest Warto naprawić małżeństwo. Nie bójcie się tytułu. Każde małżeństwo do końca życia trzeba naprawiać. I książka dla pań, Krokodyl dla ukochanej, a dla panów Ewa czuje inaczej. To byłaby taka podstawa. I dla panów, żeby chociaż nie ranili uczuć żony, a dla pań, żeby zamiast narzekać, umiały mężów podrywać do lotu. Bo tego bardzo chcą, a nie zawsze potrafią. Także, drogie panie, na deser, podziwiajcie waszych mężów. Tak na pocieszenie. Mówimy o rzeczach trudnych. Święty Paweł to wiedział 2000 lat temu. Pamiętacie to zdanie? Wszyscy. Żony, bądźcie poddane mężom. Nie koniec, panowie, nie kropka. Mężowie, miłujcie żony. Co jest po 2000 lat najtrudniejsze dla kobiet? Poddać się mężom. Jak oni by rośli, gdybyście były poddane? Jest ryzyko. Ale jak niesamowicie może mężczyzna urosnąć, jak ma pod opieką kobietę i potem jeszcze dzieci? Zabieramy ten teren mężczyznom, ten teren wzrostu. To ty, panowie, miłujcie żony. Nie wystarczy, że ciężko pracujemy na żonę. To też jest dowód miłości, drogie panie, i nie gardź się nim. Ale nauczmy się również okazywać miłość, żeby żona czuła się kochana, subiektywnie czuła się, bo dopiero wtedy jest sukces. Możesz kochać żonę, całe życie jej poświęcić, a ona się nie będzie czuła kochana. Tak naprawdę czasem się żartuje, że ważniejsze jest od tego, że kochasz żonę, jest to, żeby ona czuła się kochana. No bo wtedy dopiero jest jej dobrze. Drogie panie, a my mężczyźni chcemy czuć się ważni, potrzebni, szanowani. Jak będziecie się nas do tego podziwiać, to zrobimy dla was wszystko. Wszystko dla was zrobimy, jeżeli będziecie nas podziwiać. Jak powiedziałem na początek, nawet przyłapać. I rozdmuchać tą iskierkę. Jesteśmy, nasze szczęście jest uzależnione od siebie. Nie może być szczęśliwego męża bez szczęśliwej żony i odwrotnie. Nie da się. Nie może być szczęśliwych dzieci przy nieszczęśliwym małżeństwie. To wszystko idzie w pokolenia. Warto o to szczęście na ziemi załatwić. Również po to, że potem mamy bardzo płynne przejście do szczęścia wieczności. Jeżeli jesteśmy prawdziwie szczęśliwi na ziemi, to potem z butami. Tak jak nam pokazał Jan Paweł II. Koniec, bo już jestem gaduła. Przepraszam.